Szkoła podstawowa z Jankowa Dolnego ma już swoje rowerowe miasteczko ruchu drogowego. Gmina Gniezno pochwaliła się inwestycją przy okazji egzaminu na kartę rowerową, którą przeprowadzano wśród grupy 41 czwartoklasistów. Tu priorytetem jest bezpieczeństwo, podniesienie świadomości zasad ruchu drogowego. Mamy nowy plac, pierwszy taki plac manewrowy w gminie Gniezno. Powstał po to, żeby przede wszystkim doskonalić umiejętności jazdy na rowerze, no i żeby mieć tą świadomość obowiązywania zasad ruchu drogowego. Plac manewrowy jest takim żywcem wziętym fragmentem dróg publicznych, które możemy spotkać poza miastem i w mieście, z oryginalnymi oznakowaniami wymalowanymi na drodze, znakami drogowymi, sygnalizacją świetlną. Każdy może tutaj doskonalić jazdę na rowerze, no i zapoznawać się z zasadami ruchu drogowego. Ten plac manewrowy powstał dzięki inicjatywie Rady Rodziców Szkoły w Jankowie Dolnym. Ogromnym zaangażowaniem też wykazał się tutaj dyrektor szkoły, jak również sołtys i mieszkańcy tej miejscowości. No i tak jak powiedziałam, priorytetem jest bezpieczeństwo i podnoszenie tej świadomości poruszania się jako uczestnik w ruchu drogowym. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo, było czynnikiem, który spowodował, że rodzice, a dokładnie Rada Rodziców razem ze mną, doszliśmy do wniosku, że miejsce jest na tyle atrakcyjne turystycznie, że trzeba położyć główny nacisk na podnoszenie umiejętności uczniów w zakresie poruszania się po drogach. Ponieważ odległość do Gniezna jest w granicach 4 km i powstała piękna ścieżka rowerowa, na pewno będzie potrzeba taka, by to bezpieczeństwo zapewnić. Nic lepszego, jak z prawdziwego zdarzenia w miasteczko, które jest za mną, nie zrobi tego lepiej. I dzięki staraniom w gminie, a dokładnie mówiąc, poparciu pani wójt oraz wsparciu WORD-u, czyli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, udało się pozyskać środki, które umożliwiły budowanie tego pięknego placu nauki jazdy. Dziś będzie egzamin pierwszy przy udziale policjanta, który będzie w sposób obiektywny oceniał umiejętności uczniów w zakresie tego, czego się nauczyli na zajęciach w klasie czwartej z podstaw prawa ruchu drogowego oraz umiejętności technicznych związanych z jazdą na rowerze. Budowa tego obiektu kosztowała 150 tysięcy złotych. 100 tysięcy zostało wyłożone z budżetu gminnego, a 50 tysięcy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. Najnowocześniejszy w Wielkopolsce, nie? Nie wiem, czy dyrektor wam to powiedział.